Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Robert Ruchała przed KSW 80, przed walką o tymczasowy pas. I tak sobie myślę, Robert, zanim powiesz na wszystkim dzień dobry. 5 walk od otwarcia do zamknięcia i to jeszcze o pas tymczasowy. Ja myślę, że ty jesteś optymistą generalnie w życiu, ale tego to nawet chyba sobie sam byś nie wymyślił. Wiesz co, witam wszystkich. Przede wszystkim pamiętam ten moment, kiedy siedziałem przed telewizorem, bo chyba KSW 52, wtedy Saladin Parnas bił się mistrzowsko z, już nie pamiętam nazwiska, ale 5 rund zrobił tak naprawdę bardzo dobrze. I wtedy jeszcze w ogóle nie byłem w KSW, mówię, ja nie mogę, nie? Że fajnie byłoby tam kiedyś zawalczyć. No tam myślałem o tym pasie, ale bardziej o tym, żeby zawalczyć. Jest KSW 80, a ja jestem tutaj i biję się o pas tymczasowy. No szczerze, no nie do pomyślenia, naprawdę nie do pomyślenia i to jest zajebiste, że naprawdę taką ciężką pracą, determinacją doszedłem do tego momentu. A jak sobie układasz to wszystko w głowie, to nie ma tak, że ta myśl o tym, jak daleko już doszedłeś, nie przysłania troszeczkę tego, co jest przed tobą, bo jakby wiadomo, że zapiszesz się już w historii jako zawodnik, który walczył o pas tymczasowy itd., itd., natomiast jeszcze trzeba przejść jedną barierę i czy to nie jest tak, że tej euforii jest zbyt dużo na to, co czeka cię tak naprawdę w piątek? Nie, mnie to w ogóle kompletnie nie myślę o tym, nie przeszkadza mi to, w ogóle też się cieszę tym wszystkim, tym całym sportem, tym wszystkim, co tutaj się dookoła dzieje i tak czy siak, czy to się cieszę, czy się nie cieszę, to tam energię zawsze w piątek mam i tym razem będzie tak samo, dodatkowa motywacja, ponieważ walczę o pas, więc tak naprawdę bardzo, bardzo chcę go zdobyć i pokażę tutaj wam wszystkim, że jestem na to gotowy. Jedna rzecz, o którą muszę zapytać, o te kulisy, jak do tej walki w ogóle doszło, no bo z tego, co z rozmowy z Wojkiem wynika, że, którą przeprowadziłem, wynika, że wasza walka miała się odbyć na tej gali, ale nie miała być walka o pas tymczasowy i miała być na dystansie 3 rund. Zyskała status, dodatkowe 2 rundy, ponieważ Marian z Salachem zostali przeniesieni na Stadion Narodowy, to jeżeli to jest prawda. Wiesz co, ja to w ogóle, wiesz, tym się zajmował mój menedżer Dominik Woźniak, on tam tak naprawdę może wam wszystko wytłumaczyć, jak to dokładnie było i wszystko. Ja wiedziałem, że będzie Dawid Śmiałowski, że mogę się szykować na pas tymczasowy, bo może tak być, więc ja już tak naprawdę od grudnia miałem tak w głowie, że dobra, robię 5 rund, tyle, nie? To co będzie, co będzie. Jak będzie 3, no to trudno, to będzie 3, no nie? Także tlen zajebiście zrobiłem, jestem gotowy tak naprawdę na 25 minut bitki. Czyli co, te 5 rund nie będzie jakimś kłopotem w tym momencie? Mówi, że to wszystko masz już tak przepracowane, że to żaden problem. Zobaczymy, jak będzie walca, ale na treningach jestem gotowy. Forma pokazała, że jestem gotowy na 25 minut i chciałbym, żeby to było 25 minut. Zobaczyć, sprawdzić się przede wszystkim, wiesz, jak to wyjdzie, nie? Czyli pełen dystans tobie się marzy. Znaczy, no po prostu chciałem zobaczyć, nie? Zawsze się zastanawiałem, jak to jest walczyć 25 minut. Jeśli będzie mi dane, jeśli będzie tak walka się układać, to no to fajnie. Im więcej jestem w klasie, tym więcej zyskuję tak naprawdę doświadczenia. Tak z ostatnich walk waszych wynika, że ta walka pójdzie na decyzję. Jeżeli chodzi o twoje starty, to tak widać generalnie płynnie, że ta poprzeczka była faktycznie regularnie zwiększana i co walka to było ci ciężej. Już z Bajano były pierwsze, nazwijmy to turbulencje, pierwsza runda urwana. Ze Stasiakiem walka bardzo bliska i zbliża się do tak zwanej masy krytycznej. Myślisz, że Loma Jeskijew to będzie ten zawodnik, który wyciśnie z ciebie ponad 100%? Zobaczymy w walce, jak to będzie, wiesz, no to jest 5 rund, on też nie przygotowywał się długo pod tą walkę, więc no zobaczymy, jak będzie z jego kondycją. Kurczę, no zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak ta walka wszystko się okaże, no. Słuchaj, no ważne jest też dla mnie, żeby przeciwnik był coraz to mocniejszy, tak? No nie chcemy się cofać, chcemy iść w górę, chcemy iść po najwyższe cele. A ja jestem tego typu zawodnikiem, że po prostu okej, jest wyzwanie, lecimy, no nie? I idziemy cały czas do góry, po co się cofać, no nie? Cały czas cegiełka, cegiełka, cegiełka do góry. No i widzisz, z Damianem Stasiakiem była bardzo, bardzo bliska walka, ale podobała się publiczności, o to chodziło. To też, wiesz, jest okazja poddać, jest okazja znokautować, no to się to wykorzystuje albo się nie wykorzystuje. W walce z Damianem, no ciężko było, wiesz, skończyć tą walkę przed czasem. Wiedziałem, że Damian jest bardzo, bardzo taki, wiesz, nieugięty. Ciężko było w ogóle cokolwiek mu tam wydusić czy znokautować, więc biłem się z nim do końca, no i taka walka była. Fajna, bo dla oka też, wiesz, cały czas ani jedna strona nie odpuszczała. I myślę, że tym ostatnim obaleniem po prostu zyskałem pewność w decyzji sędziowskiej, no nie?
Tak się właśnie zastanawiam, mówisz o tym wszystkim, że powolutku, schodek po schodku, coraz wyżej, ale to też pewnie gdzieś taka przychodzi refleksja, jak się siada do podpisywania plakatów i coraz o te plakaty są inne, aż wreszcie ma się swoje największe zdjęcie na takim plakacie. Jest się w tej walce wieczoru, się podpisuje plakat, już nie dlatego, że jest się po prostu na Galika SW, ale dlatego, że jest się główną postacią. To też chyba ogromna satysfakcja, jakiś taki no taka myśl, że no, zrobiło się wszystko tak, jak powinno się zrobić. Oczywiście, że tak. Jestem bardzo zadowolony z tego, co tutaj się w ogóle wydarzyło, co pokazałem, gdzie jestem, doceniam to wszystko, ale po prostu mam taki głód, naprawdę jak czasami nieraz sobie siadam po treningu i mówię, ja nie mogę, no nie, że jeszcze tyle przede mną, że jeszcze mogę tyle osiągnąć i że to po prostu, ja mam dopiero 24 lata, a tutaj już dostałem propozycję o walki o pas tymczasowy, więc wiesz, no i mega się tym jaram, no nie, naprawdę myślę o tym każdego, znaczy nie każdego dnia, ale na przykład wiesz, przyjdzie taki moment, że siadam i mówię, kurczę, jeszcze tyle przede mną, no nie, i tak mi to jara i kręci, że no chcę być, wiesz, coś najlepszy, no nie, chcę być najlepszy, pokazywać się z jak najlepszej strony, jeździć, rozwijać się i walczyć, nie. Po prostu przede wszystkim walka mnie tak jara, wiesz, ja wychodzę z tej klatki i mówię, ja nie mogę, nie? Mogę to, mogę tamto. Tutaj coś nowego, no nie? Coś nowego pokażę. Coś nie wychodzi w walce, trudno. Ja po prostu cały czas jestem skupiony, że chcę wygrać i wiesz, i to gra, no nie? Ja po prostu czuję, że się po to urodziłem. Czuję, że wiesz, ja wchodzę do klatki i ja wiem, co robię. No to rzeczywiście takie słowa bym powiedział. Widać, że mocne przekonanie, motywacja jest, tego nie można odmówić. To co, tak myślę sobie, no teraz pas tymczasowy, potem oczywiście różne inne wyzwania, a potem może Koloseum 3 na przykład na Stadionie Narodowym, tego nie wiemy, prawda? Ale to też jakiś punkt odniesienia jest. Tak, no tego nie wiemy co tam będzie, ale wiem jedno, no nie poddam się, będę cały czas zmotywowany, będę chciał być najlepszym i to jest pewne. I to jest pewne i ja wiem po prostu, że wiesz, ten sport mnie tego nauczył, no nie? Że coś tam nie wychodziło, to ja się nie poddawałem, przychodziłem od razu na selekcję, chciałem to poprawiać, że doszedłem do tego momentu, gdzie walczę o pas i no jestem przekonany swoich umiejętności i wiem, że jestem gotowy w tym momencie na ten pas. A co bardziej ciebie jara, walka o pas tymczasowy czy main event? Chyba walka o pas, tak? No, walka o pas jest takie spełnienie marzeń, nie? Że walka mistrzowska i te 5 rund, nie? To jest myślę coś nowego dla mnie, no nie? Jeszcze tego nie było. Main event miałem w Sączu, to było też w ogóle no, mega wydarzenie i emocje. No, do tej pory jak sobie o tym powiem, już w tym momencie wyskoczył mi dreszczyk na plecach, wiesz, jak sobie pomyślałem, ile tam było ludzi. Walka wieczoru i to jeszcze taka, jaka była, no nie nudna, tylko naprawdę dać działo się. No, chciałbym, żeby ta walka teraz była tak samo emocjonująca, żeby ludzie o niej bardzo długo gadali. No i dziękuję w ogóle wszystkim, którzy mi życzą, no nie, tej całej motywacji, bo ja bardzo dużo dostaję wiadomości motywujących, gdzie wiesz, czytam, wstaję rano, czytam i wiesz, od razu motywacja, no nie, wstaję i na przykład na trening, potem wracam, znowu jest jakieś dobre wiadomości. Także cały czas jest motywacja, żeby być najlepszym, nie? Cały czas. Więc zapytam, bo teoretycznie, jeżeli ty wygrywasz w piątek, a Salali zostaje w lekkiej, no to ty zostajesz regularnym mistrzem, czy się mylę? No jeśli tak, by się jeżeli wygrałbym w piątek, no to myślę, że chyba byłbym takim mistrzem, no bo, znaczy, no wiadomo, no Saladin Parnas dalej ma ten pas i wiesz, i pytanie, czy go zwakuje, czy zostanie właśnie w lekkiej, zobaczymy też, jak się potoczy jego starcie z Marianem, co nie? Ja myślę, że Marian tutaj może naprawdę ugrać tą walkę i wtedy, czy Saladin nie wróci do kategorii 66. No i wtedy taka walka czekałaby cię może w grudniu. Myślisz, masz to gdzieś z tyłu głowy w ogóle taką, no bo to jest realnie, to się dzieje. Tak, no w ogóle to jest... No naprawdę zajebiste, nie? Jak sobie o tym pomyślę. Pamiętam, jak kiedyś w ogóle wchodziłem do organizacji, dostałem tam pierwsze nazwisko i sobie myślałem, kurczę, no nie, że Saladin Parnas jest mistrzem i w ogóle, a teraz już jest tak blisko, nie? Tak blisko tego, żeby na przykład z nim zawalczyć. We Francji? We Francji, no albo w Nowym Sączu, nie? To w Sączu tam na pizzę może dobrać. No, albo Gliwice, nie? Grudzień w sumie zawsze są Gliwice, ale to wiesz... Ja też, jakbym walczył w marcu, tak jak teraz, nie? Walczę w marcu i wygrywam pas, to też do grudnia to jest trochę daleko, nie? Co miałbym... Coś się musi po drodze wydarzyć. Pewnie. Tak, no chciałbym zawalczyć, nie? Na przykład czerwiec, nie? Lipiec, sierpień, to byłyby fajne naprawdę takie daty dla mnie, nie? Więc czy ja będę czekał do grudnia? Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na ten moment, piątek, lecę po pas. No to ja w takim razie zapytam, bo to pytanie chyba nie padło. Kto jest według ciebie trudniejszym przeciwnikiem? Dawid Śmiałowski czy Lomaliewski? Bo są zupełnie inni.
Co, musiałbym zawalczyć z dwoma i wtedy bym ci powiedział, kto dokładnie jest mocniejszy i kto sprawi mi większą trudność. Widziałem w wywiadzie, że tam było, że ja musiałem zmienić przygotowania pod Eskijewa, że całkowicie inny zawodnik, co nie? Ale jak sobie o tym pomyślę, to przecież ja całe życie robię z mniejszymi od siebie. Całe życie. Naprawdę. Ja do walki z Śmiałowskim robiłem tylko i wyłącznie z zawodnikami, którzy są ode mnie wyżsi. Jeździłem, byłem u Mariana też w Uniku. No wiesz, cały czas robiłem z wysokimi, no nie? Potem zmienił się rywal na małego zapaśnika, który dobrze boksuje. No i tak sobie pomyślałem, no kurczę, przecież ja umiem w klubie, cały czas robię z mniejszymi. Jeżdżę do, na przykład do Czerwonego Smoka, tam też są ode mnie mniejsi. Też bardzo dobrze zapaśnicy, więc pomyślałem sobie, że w sumie to ta zmiana jakoś na mnie nie wpłynie, no bo przecież tak czy siak, nie? Robiłem sparingi z mniejszymi od siebie. Tak sobie właśnie pomyślałem, liczyłem, chodziłem z miarką po domu i wyszło mi, że jakby Lom Alijewski wziął Antuna na barana, to byłby wzrostu królika. Tak, tak, no myślę, że tak. No królik jest naprawdę mega wysoki i ma bardzo dobry zasięg. No i w sumie tym zasięgiem bardzo dużo też ugrywa w tych walkach, nie? A ty żałujesz troszeczkę, że do tej walki nie dojdzie tak naprawdę? Wiesz co, no jeśli, po prostu tak miało być, no nie? Skoro tak wyszło, że Eskijew jest teraz tym moim rywalem, to po prostu tak miało być, no. Do naszej walki miało w tym momencie w marcu nie dojść, nie? Ale zobaczymy, no zobaczymy, jak się przyszłość ułoży, czy myślę, że na pewno będziemy się ze sobą bić. Jak dostałeś informację, że ta walka może zostać starciem pięciorundowym, no to zacząłeś się przygotowywać pod pięć rund, okej, zobaczymy, co będzie. No ale był taki moment, SMS, telefon, gdzie dostałeś informację wprost, będziesz main eventem opasnym czasowy. No. Jaka była twoja reakcja? No tak. Mówię tak, szkarat, 5 rund, a on do mnie, Tak, tak, więc no naprawdę, wiesz, mega się cieszyłem, wiesz, od razu dreszcze na plecach, pomyślałem sobie, kurczę, to jest ten moment i w ogóle, no nie, i od razu motywacja, no nie, i tak czy siak już robiłem wtedy 5 rund, ale wiesz, wjeżdżałem na ten trening, już byłem pewny, że to będzie 5 rund, to nie, także, no kot. No przygotowanie jeszcze w Czerwonym Smoku, standardowo, ale tych przygotowań, Unik jeszcze tam był i jeszcze... W Szczecinie, w BT Gymie byłem. Tak, byłem w BT Gymie, bardzo dużo z czarnymi paskami, brązowymi paskami, dużo parteru. Dodatkowo byłem z Wojtkiem Kawą i Krzyśkiem Dobrzyckim, robiłem też treningi. Oni ode mnie wyżsi też, wiesz, dobrzy w stójce, więc po tego Dawida Śmiałowskiego to bardzo dobrzy tacy sparring partnerzy. Dodatkowo byłem w Smoku dwa razy, robiłem z Mateuszem Gamrotem przed jego walką. No wiesz, znowu dużo progresu, nie? Znowu dużo progresu. Potem pojechałem do Mariana Ziółkowskiego, zrobiłem z nim rundkę parteru, zrobiłem z nim rundkę stójki, zrobiłem w ogóle z jego tam kolegami, tam bardzo dużo też przemiał takich zawodników, no nie? Którzy są mega mocni, więc kurczę. Czas podbić Lubin. Czas podbić Lubin, dokładnie. Słuchaj, natomiast jest jedna rzecz, która też się może wydarzyć. Już widzieliśmy nie takie rzeczy w MMA i w KSW i w UFC. To się może po prostu wydarzyć. Przyjmujemy, że wygrywasz w piątek. Rekonwalescencja, rehabilitacja, fizjoterapia, krótkie wakacje i lista rezerwowa na Koloseum? No ciekawe, wiesz co... Tak już tutaj sugerowałeś, że ten czerwiec to nie byłoby może coś, walka, co Cię nie interesuje. Walka Mariana została już dwukrotnie przekładana z Saladinem, więc no, Ty byłbyś pierwszy w kolejności. Tak, aha, chodzi ci o to, żeby wskoczyć za Mariana? Tak, czy mógłbyś być oficjalnym zastępstwem do tego pojedynku? Myślę, że raczej Saladin Parnas, jeżeli w tej kategorii teraz bije się 70 i waży na co dzień na pewno więcej, to myślę, że ciężko byłoby mu zbić, no nie? Chyba, żeby wypadł na przykład za tydzień, to wtedy myślę... Albo ty w lekki. Nie, ja w lekkie nie. Ja na razie na lekką się nie pcham. Mam bardzo dobre warunki na kategorię piórkową. Bardzo dobrze schodzi mi waga, jak widzicie, jest środa, a ja... pełne energii i to nie udaje, naprawdę, jest zajebiście. Więc na pewno do lekkiej nie. Piórkowa, jeśli Saladin by schodził, no to myślę, że... No dobrze. My chyba wiemy wszystko, chyba tak. Panie Jacku. My wiemy wszystko, oczywiście. No i czekamy na ten piąteczek, piątunio, prawda? Niech tam się dzieje. Niech się dzieje, niech się fajerwerki wlecą w górę i... No i lecimy z tym. Będą kibice, będzie bęben, będzie mama, będą wszyscy, nic tylko... O, to szczególnie to tak. Będzie się działo. Więc tylko wyjść i po prostu chłodna głowa i robimy swoje, nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.